zrobić. To widać. Zagrajmy coś. Zagrajmy w zielone. Ty zaczynasz. Ty zaczynasz. Grę. Dobrze. Przyznaj się, nie wiesz jak się gra w zielone. Nigdy nie grałam w zielone. Dawniej tę grę nazywano trawką. Ale tu nie ma żadnej trawki. Rozumiesz to trochę zbyt dosłownie. W tej zabawie chodziło o to, aby na wezwanie znaleźć jakiś zielony obiekt i mieć go przy sobie. To mógł być liść albo źdźbło trawy. Liść też tu nie ma. To może zagrajmy to trochę inaczej. Po prostu będziemy szukali na ekspozycji zielonych obiektów albo po prostu zielonych pomieszczeń. Zgoda. Zielony szuki. Brawo, punkt dla ciebie. Jesteś dobry. Zdziwiłam się, gdybyś mieszkając tutaj nie znał doskonale pałacu. Czy teraz twoje kolej? Tak, i wiem, gdzie znaleźć jeszcze więcej zielonego. Proszę bardzo. To nie jest zielony. To kolor pistacjowy. Mieliśmy szukać zielonego. Oszukujesz. A pistacjowy to odcień zielonego. Brzmi jak szukaństwo. Kolory mogą mieć różne odcienie. Twoje piórka są w kolorze niebieskim, prawda? Oczywiście. A niektóre detale tej pięknej wazy są niebieskie? No pewnie. A czy to jest ten sam kolor? No dobrze, może i masz rację. Z kolei kolor tych ścian można byłoby też nazwać miętowym. Dużo nazw jak na jeden kolor. A jest ich znacznie więcej. A wy jakie znacie nazwy kolorów? Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach, aby pachnący mógł poznać nowe słowa. Dodajcie zdjęcia. Mam dla ciebie nową grę. Znowu będziemy szukać zielonego? Nie do końca. Myślałam raczej o zabawie w rozpoznawanie parków. Myślisz te zabawy na poczekaniu, prawda? Jak? Nie chcesz grać, to mogę wrócić do czytania. Nie. Możemy zagrać. Jak się gra w rozpoznaj parku? Ja pokazuję zdjęcie parku, a ty musisz powiedzieć, jak on się nazywa. Mowa o łódzkich parkach? Oczywiście. Przecież pracujemy w Muzeum Miasta Łodzi. No nie wiem. Całkiem nieźle znam łódzkie parki. Brzmi zbyt łatwo. Potrzebuję większego wyzwania. To może będziesz rozpoznawał parki, ale na starych fotografiach? To brzmi jak wyzwanie godne pachnącego. Zaczynajmy. Co to za park? Nie wygłupiaj się, to nie jest park, to tak. Jesteś tego pewien? Tak, widzisz, ludzie sprzedają ryby. I nie kojarzy ci się to z żadnym z łódzkich parków? Oczywiście, że nie. W parkach nie sprzedaje się ryby. Na terenie tego parku 100 lat temu można było kupić smacznego śledzia. Nie lubię śledzi. To druga podpowiedź. Obszar, który zajmuje ten park, można też znaleźć na naszej makiecie. Mówisz o parku śledzia. Tak, chociaż nie jest to właściwa nazwa, bo tak naprawdę nazywa się on Park Staromiejski. Wcale nie. Każdy nazywa go Parkiem Śledzia. Bo to nazwa zwyczajowa. Chcesz kolejną zagadkę? Nie. W tym parku można było pływać łódką, ścigać się na torze kolarskim, grać w tenisa, a nawet zobaczyć dzikie zwierzęta. Łatwizna. To park Helenów. Myślałam, że zajmie ci to trochę więcej czasu. No wiedz, że jestem ekspertem. Nie ze mną te numery. To teraz coś trudniejszego. Nazwa zwyczajowa tego parku pochodzi od imienia jednego z łódzkich fabrykantów. Przyznam, że jest to wyzwanie bardziej godne.
Jeśli nie wiesz, możesz się po prostu przyznać. To nie jest park na zdrowiu. Ani park źródliska? Nie. Ani park matejki? Też nie. Poddajesz się? Jest tu łóżka koncertowa. To pewnie park Julianowski. Bardzo dobrze. Czyli park imienia Adama Mickiewicza. Dobrze, dobrze. Wszyscy wiemy, że to park Julianowski. Zgadłam. Bardzo dobrze. Zadanie było trudne, bo Łódź, jak na miasto przemysłowe, ma mnóstwo ślicznych parków. A ile ich jest? To trudne pytanie, ponieważ wszystkich parków i skwerów jest ponad 60. Od tego mówienia o parkach zrobiło mi się strasznie smutno. Dlaczego? Dawno w żadnym nie byłem i tęsknię za roślinkami. Ale roślinki można oglądać nie tylko w parkach. Przecież tuż obok pałacu mamy piękny i duży ogród. Ostatnio trochę się bałem wychodzić na zewnątrz. Na szczęście już niedługo nasi goście znów nas będą odwiedzać, a ty będziesz mógł swobodnie spacerować po ogrodzie. Tymczasem rośliny możesz podziwiać w innych miejscach. Jakich? Na przykład w donicach albo w specjalnie przygotowanych do nich kwietnikach. Kwietnik możecie zobaczyć w muzeum, kiedy już nas odwiedzicie. Rośliny można też eksponować na gerydonie. Na gerydonie? Gerydonie. W takiej wysokiej podstawie na donicę, wazę albo świecznik. Gdzie masz te słowo? Na gerydonie można też postawić wazon, a w nim piękne, cięte kwiaty. Nie lubię ciętych kwiatów. Lubię szybko więdno. W takim razie do wazonu możesz włożyć suszone kwiaty. Będziesz cieszył się ich urodą na dłużej. Teraz nasz kwietnik jest pusty. Nie martw się. Za chwilę temu zaradzimy. Nie trzeba wydawać pieniędzy na nowe doniczki do naszego kwietnika. W każdym domu jest mnóstwo pojemników, które doskonale się do tego nadadzą. Mówisz o śmieciach? Nie. Mówię o pojemnikach, które większość z nas wyrzuca, zamiast dać im nowe życie. Zaraz zobaczysz, jakie to łatwe. Pamiętajcie, że także w domu możecie dbać o zieleń. A im więcej zieleni, tym większa szansa na sukces podczas gry w zielone.